Czy nasze samoloty FA-50 są bezbronne? Ten kanał jest raczej od spraw technicznych niż od komentowania, no ale w tym tygodniu troszkę pokomentujemy z różnych powodów, zwłaszcza, że jest to sprawa bardzo ważna. Nie tylko jeśli chodzi o sprawę finansową, ale też jeśli chodzi o sprawę naszego bezpieczeństwa. Zacznijmy od tego, że dużo w tym polityki, jak zawsze, to są sprawy jak zawsze polityczne, dlatego w komentarzach proszę Was o niepisanie żadnych komentarzy związanych z takimi zagadnieniami, ponieważ to jest kulturalny kanał, my nie babramy się w błocie. O, może tak to ujmijmy. Przejdźmy do tego, co najważniejsze w tym materiale. Oczywiście chodzi o to, że stwierdzono, że samoloty FA-50 są bezbronne. Że są to samoloty, które nie są szkolno-bojowe, tylko są tylko samolotami szkolnymi. Wynika to z tego, że są to samoloty wyposażone w rakiety powietrze-powietrze krótkiego zasięgu. Są to AIM-y 9 Sidewindery, tylko nie jest to ta najnowsza wersja, ta, która jest produkowana od 2004 roku, tylko mówimy tutaj o powietrze-powietrze, o AIM-ach 9 Sidewinderach, wcześniejszych wersji, wersji, których nie posiadamy, które są już nieprodukowane i do których dostęp jest dosyć ograniczony. Jednak są to środki, które są nieprodukowane od lat, no i które jednak też, jeśli chodzi o poziom ich zaawansowania, odstają od tych X-ów, które posiadamy. Tutaj zaproszę Was do wsparcia, Patronite, postawienie symbolicznej kawy, ale też, co bardzo, bardzo ważne, również tutaj, gdzie jesteśmy, na YouTubie, zapraszam do wsparcia kanału oraz do komentarzy z super podziękowaniem i wszystkim wspierającym bardzo dziękuję. Oceń, skomentuj, poleć, spójrz na X-a, spójrz na moje karty społeczności. Tak, wczoraj nie było materiału, ponieważ ruszał nowy kanał. Więc zapraszam. Więc dlaczego kupiliśmy samoloty pozbawione no jednak tych rozbudowanych zdolności i zamówiliśmy samoloty, które nie posiadają, nie są zintegrowane z najnowszymi na przykład AIM-ami 9? Ponieważ chciano kupić samoloty bardzo szybko. Jedyną opcją, żeby dostarczyć naszym lotnikom samoloty szybko, były właśnie FA-50, a należy pamiętać, że nie zostały one zintegrowane z tymi najnowszymi AIM-ami 9, ponieważ inni zamawiający albo mieli właśnie te starsze wersje, albo nie chcieli zapłacić z różnych powodów za integrację tego samolotu z tymi AIM-ami 9 w wersji X. Ponieważ dla tych, którzy się tym nie interesują, to wygląda właśnie w ten sposób, że bierzemy samolot i jeśli on nie jest zintegrowany z jakimś wyposażeniem, to jeśli ten, który ma prawa do tego wyposażenia oraz potrafi, może to zintegrować, no, musi się zgodzić i po drugie trzeba zapłacić i trzeba poczekać. A tu ktoś zdecydował, że chcemy samoloty na już, na wczoraj, no to raczej wyboru nie było, dlatego wzięliśmy to, co było. Tak zwane gap fillery. Samoloty, które miały być szybko i no, nikt nie spojrzał, może spojrzał i na pewno ta wiedza była, że tam mamy starsze AIM-y, które trzeba szukać i jakoś je zdobyć. Myślę, że chyba je kupiono, nie wiem. Ja nie należę do tych, który ma wejścia, ja nie mogę mówić, że wiewiórki mówią, ponieważ tak nie jest. Ja jestem takim naprawdę zewnętrznym komentatorem, jeśli można to tak nazwać. Tylko, że to nie zmienia faktu, że te samoloty mają ograniczone możliwości i nawet gdybyśmy pozyskali te AIM-y 9, to one mogą zwalczać cele powietrzne w odległości do 20 km. Czyli no, brakuje AIM-a 120 AMRAM-a, czyli tego, który ma być w wersji PL. Ponieważ patrząc na te zakupy, no, często nie łączy się ich z zakupem 36 kolejnych FA-50 już w wersji PL, chociaż jeszcze nie wiemy, jaka ta wersja PL, chociaż pierwszy samolot w wersji PL ma być już pod koniec przyszłego roku. I właśnie tam, poza nowym radarem, płacimy za zintegrowanie tego samolotu z lepszym wyposażeniem. Czy tam będzie AIM-120, czyli już rakieta powietrze-powietrze o zasięgu ponad 100 km, czyli coś już naprawdę robiącego robotę i nie nawet taki fafik, jak to niektórzy mówią na FA-50, który raczej będzie służył do celów szkoleniowych oraz do zwalczania na przykład rakiet manewrujących,
tak, on też powinien mieć tego typu możliwości. Tu nie chodzi tylko o zasięg, tak żebyśmy się dobrze zrozumieli. Zasięg to nie wszystko, jeśli chodzi o tego typu środki oddziaływania na przeciwnika. Tu też chodzi o możliwości wykrycia, namierzenia, no i manewrowość tych rakiet. Więc, no ale tu się nie będziemy zagłębiać. Nie zmienia jednak to faktu, że te FA-50, które mamy, mają jednak ograniczone zdolności bojowe i do atakowania celów powietrznych, i do atakowania celów lądowych. Do atakowania celów lądowych one też nie są zintegrowane z tym wszystkim, co byśmy chcieli. I o tym się mówi od ponad 2 lat. Ja też mówiłem o tym, inni mówili o tym, niektórzy bardzo głośno o tym mówili, niektórzy bardzo głośno im to zarzucali. No ale faktów nie zmienimy. To jest samolot, jaki jest. O zdolnościach takich, z jakimi go kupiliśmy. Tu nie ma co wymyślać, tu nie ma co wymyślać mu zadań, które ma wykonywać. Tutaj z założenia miały być to samoloty, które w tej wersji PL dopiero osiągną, no można powiedzieć, to, co chcemy. Czyli one dopiero będą miały nowoczesny radar, już radar AESA, bardzo ważna sprawa, już będą zintegrowane z tymi typami wyposażenia, z którymi powinny być skonfigurowane od początku, no ale chcieliśmy szybko, to jest niemożliwe, to po prostu trwa i kosztuje. Kto za to płaci? Ja za to płacę, wy za to płacicie. Nikt nam tego nie zintegruje z Afriko, dlatego zakup na przykład samolotów to nie tylko no, super, gigantyczny udźwig, potrafi to i to, ale też to, z czym jest on zintegrowany. Żeby później żebyśmy nie musieli dopłacać. Czy na przykład zakupujemy śmigłowce szturmowe, czy w pakiecie, w tym, co już za nie płacimy, jest też to, że zintegrujemy je z naszymi piorunami, gromami, z brimstone'ami, trójkami, czy później będziemy musieli za to płacić jak za zboże. Nie, zboże jest teraz chyba tanie. Jak za nie wiem co. No. Więc chciano kupić szybko samoloty. Innych no nie było. Tak szybko dostarczonych samolotów raczej by nie było. Może Francuzi dosyć szybko by nam dostarczyli pierwsze kilka sztuk swoich Rafałków, ale chyba nie aż tak szybko, chociaż Koreańczycy, Francuzi potrafią właśnie ściągnąć z swoich linii, z swoich sił zbrojnych i nam dostarczyć. Koreańczycy tak, też tak zrobili. No ale postanowiono na EWA-50. Więc od początku było wiadomo, co ten samolot potrafi. No i od początku było wiadomo, że no, żeby on był taki, jaki chcemy, no to musi powstać wersja PL. Już z tymi rozwiązaniami, które są nam potrzebne. I tutaj może to się troszkę kłócić z tym, że one będą bardzo szybko. No, już tak szybko nie będą i że będą tanie. No niestety tak to nie wygląda. Czy to była słuszna decyzja? Wiecie, że ja jestem negatywnie do niej nastawiony, chyba że tutaj, jak powtarzam i mówiłem to 2 lata temu, pół roku i teraz, gdyby one były przedstawione w inny sposób, nie jako takie coś, co jest prawie F-16, tylko że chcemy mieć duże, silne lotnictwo. Na samoloty szkolne będziemy czekać dosyć długo. Więc kupujemy EWA-50, czyli samoloty szkolno-bojowe, i one w pierwszej transzy będą po pierwsze samolotami, które pozwolą nam wyszkolić większą liczbę pilotów, którzy będą mogli o wiele szybciej, łatwiej przesiąść się na F-16, w przyszłości F-35, ale co bardzo ważne, zamówiliśmy też samoloty szkolne, szkolno-bojowe, które nie tylko będą służyły do szkolenia, ale też będą posiadały pewne zdolności bojowe. A już podpisujemy, negocjujemy i kolejne 36 już będzie szkolno-bojowymi, ale z o wiele większymi możliwościami bojowymi, a te pierwsze 12 do nich dociągniemy poprzez modernizację. Tylko że no nie zostało to tak sprzedane, powiem to tak przewrotnie. Nadal jakaś nieumiejętność jest gigantyczna, jeśli chodzi o sprzedawanie takich informacji. No a zaczęły być mowa, że no super ekstra, nie wiadomo co z tego samolotu jest. Jest jaki jest. Tutaj co do samolotu, co tu się czepiać? On niczemu nie jest winny. Tylko, że no i komunikacja, i ktoś mógł pomyśleć.
Wiecie, że tak sobie tu siedząc pod ścianą, to można sobie dużo komentować, chociaż komentowałem to nawet gdy nie siedziałem pod ścianą i były tylko same zdjęcia, ilustracje, nie, same zdjęcia i nie było mnie widać. No niestety teraz musi mnie być widać z różnych powodów, żeby ten kanał w ogóle przetrwał, jeśli to pomoże. Więc łatwo komentować, łatwo mówić, że no lepiej było wziąć F-16V-ki, lepiej było wziąć F-15EX, Eurofightery, Rafałki, zamówić kolejne F-35, a na przykład zamówić Bieliki i zmienić troszkę umowę, która odpowiada za ich serwis, za ich utrzymanie, ponieważ to jest krok numer jeden, ponieważ te samoloty u innych działają, u nas jakoś nie chcą. Można by tak powiedzieć. Ale to tak sobie można pomówić. Tylko, że no ten argument, że no super ekstra prawie F-16 i one będą szybko, 12 sztuk tak, te kolejne nie będą ani tanie, ani szybko. To już jest czas, w czasie którego już chyba F-15 by wchodziły, Rafałki i Eurofightery. A myślę, że to by był... No ale co ja mogę? Czyli podsumowując, ani nie są całkowicie bezbronne, bo jednak możliwości pewne mają, ani nie są też super cudowne, jak się to niekiedy określa. Można było to zrobić lepiej? Komunikacyjnie na pewno. Tego brakuje, tego takiego sprzedawania nam informacji. No, może za 50 lat zobaczymy. Chociaż może lepiej nie uczyć tych, którzy są decyzyjni z wszystkich stron, ponieważ będą nam tak to pięknie sprzedawać, że nie będziemy wiedzieć, co się dzieje, prawda? Zobaczymy, co będzie z modernizacją tych samolotów do wariantu PL. Co w ogóle chcemy, co w ogóle możemy dostać, ponieważ te negocjacje nie są prostą sprawą. To jest partner trudny do negocjacji. My znaleźliśmy się w bardzo trudnym miejscu, ponieważ no, negocjacje powinny przebiegać zupełnie inaczej. Chcemy coś produkować w Polsce, chcemy produkować AMO, no to negocjujemy przed zawarciem na przykład umowy na czołgi, czy też armatochaubice, czy wyrzutnie rakiet. O armatochaubicach się nie będę wypowiadał, ponieważ znacie moją opinię, która jest niesamowicie negatywna, jeśli chodzi o to zagadnienie. Co jeszcze? Zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie. Czy powstanie wersja PL, czy ją kupimy, czy zdecydujemy się na coś innego, które będzie jednak czymś lepszym dla naszego bezpieczeństwa. Czy te 12 sztuk zostanie uzupełnione o na przykład 6 kolejnych sztuk i będą to samoloty, które zostaną zintegrowane tylko z tymi AIM-ami, 9-kami, X-ami. Może dojdzie ten nowy radar, a po prostu będą to samoloty, które będą głównie służyły do szkolenia i wykonywania zadań, które mają być prostsze, ale ma być samolot tani w utrzymaniu. I tutaj jeszcze ważna sprawa. Wszyscy mówią, jak to tani w utrzymaniu nie jest to samolotem. Ale czy to prawda? Czy on jest zdecydowanie tańszy w utrzymaniu od F-16? Czy ktoś na to rzucił dowody? To tak jak się mówi, Apache jest niesamowicie drogi i pokazuje się jeden, można powiedzieć, dokument, tragedia, a później się pokazuje inny dokument, jest drogi, ale nie tak jakoś zdecydowanie droższy na przykład od Viperów. Spożyjemy, zobaczymy. Więc jak to w informacjach, ani nie jest zupełnie bezbronny, ani nie jest też super cudowny ten nasz EWA-50. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Jak spojrzy się na to nasze bezpieczeństwo teraz? Czy to będą inne samoloty, czy to może będą w końcu awaksy i cysterny powietrzne, tankowce powietrzne, które wydaje mi się są ważniejszym priorytetem, czy po prostu, nie wiem, to jest trudna sprawa. Ponieważ tu chodzi i o pieniądze, i o nasze bezpieczeństwo. Trzeba wyśrodkować, czy kolejne 36 w wersji PL, czy na przykład w to miejsce dojdzie kilka i żeby służyły do szkolenia i do wykonywania niskokosztowo niektórych misji, tych prostszych, a po prostu idziemy w tankowce, w awaksy, czy też na przykład w F-15EX, czy F-35. Dobre pytanie.
Zakupy na łapu-capu w ciężkiej sytuacji potrafią wyjść bokiem, tak bym to nazwał. A gdy no 30 lat, 30 kilka lat się nie robi, a później zaczyna się palić pod tyłkiem, no to niestety te zakupy potrafią być za szybkie. Tak to wygląda. Co tu jeszcze wam powiedzieć? No, za dużo nie ma co do powiedzenia. Te samoloty są jakie są. I nasze gdybanie, przepychanki pomiędzy tymi, którzy decydowali, teraz decydują, może kiedyś ktoś będzie w przyszłości decydował, no przepychają się, bo to są tacy ludzie. To jest ich praca. I chociaż ich zadaniem było, jest dbać o nasze bezpieczeństwo, to no ale po co tutaj oceniać? Nie oceniamy. Jest jak jest, samolot jest jaki jest, niczemu nie jest winien. Zobaczymy, jak to się rozwiąże. Zobaczymy, czy to samolot, który będzie jakoś dalej rozwijany, wykorzystywany, czy no jednak się stwierdzi, że to jest ślepa ścieżka i nie ma sensu iść w tym kierunku, ponieważ i taka opinia może zapaść. A środki, pamiętajcie, że tu mówimy, że 12 sztuk jest kupionych, a większość z tych umów, które została zawarta, to umowy ramowe. Czy one są obciążone jakimiś karami? Tego nie wiemy. Jeśli tak, no to inna sprawa, ale jeśli nie, no to ramówka, to wiecie, czym są ramówki. Chociaż ramówka ramówce, no, nierówna. Czyli zobaczymy. Czy będzie ten wariant PL, czy będzie miał AIMA 120? Bez AIMA 120 po co? Nowy radar, nowa awionika. Tak jest moje zdanie. Chcemy mieć samolot o dużych zdolnościach, jakim prawie może stać się, może nie dużych, ale o pewnych zdolnościach i może być FA50 w wersji PL. AIM 120 musi być. A czy jego producent się zgodzi, żebyśmy go zintegrowali? Who knows? A czy jego producent zgodzi się, żeby doszło do tej integracji? Tyle wiemy. Każdy z Was musi sobie wyrobić opinię samodzielnie, nie patrzeć na tą stronę, którą popieracie, tylko na zimno, na spokojnie. I nie jak było, jak jest, patrzmy też w przyszłość, jak to zwiększy nasze bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim wspierającym. Dziękuję, zapraszam do tego wspierania. Dziękuję Wam, którzy oglądają, oceniają, komentują. Spójrzcie na mojego X-a, spójrzcie na moją kartę społeczności. Tam wrzucam materiały właśnie z tych innych kanałów. Ktoś zwrócił mi uwagę, po co mi milion kanałów? No, ponieważ one się troszkę różnią, nie tylko pod koszulkiem. No i to jest też powód troszkę inny. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.